10. półfinalistą w programie Moż Grajwka Zostań Gwiazdą jest Tomasz Motyka z piosenką Na Przekór. Nieustannie mam takie wrażenie, że mi z losem tym wciąż nie po drodze. Czas odmierzam, za szybko mi płynie, to jednak złodziej. Dzień za krótki, noc nagle mija, niby wiem, czego dziś pragnę, marzę. By się z żółtych w zielone zmieniły tła kalendarzy. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem. Choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem. Choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. A mnie jeszcze muzyka i wiersze gdzieś po głowie tak chodzą stłoczone, niczym chmury na niebie błękitnym, wściekle wzburzone. Jest mi z losem tym wciąż nie po drodze, na gitarze już strun nie mam wcale. Grać nie mogę i śpiewać nie mogę, zostaje balet. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem. Choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem. Choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. Niczym szaman w ognisko wciąż patrzę, wyczytałem, że jeszcze też mogę los oszukać, udając się dalej w przeciwną drogę. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem. Choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem. Choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. To go nie miałem. A my widzimy się z Tomkiem Motyką, naszym kolejnym półfinalistą. Dzień dobry, witamy Cię bardzo serdecznie. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie Was wszystkich. Tomku, Kraina Łagodności, którą nas wprowadziłeś za każdym razem, kiedy tak przepięknie występowałeś, nie ukrywamy, że niezwykle nam się podobała. A powiedz mi, jakim Ty jesteś na co dzień człowiekiem? Czy Ty też jesteś taki pełen łagodności? Czy Twoje życie jest takie zupełnie odrealnione? Znaczy tak, właściwie można powiedzieć, że 10 lat odzyskałem jakby spokój wewnętrzny. I to też pozwoliło na to, że te piosenki też powstawały właśnie takie, z takiego gatunku łagodnego i dostrzeżenie pewnych elementów, których człowiek wcześniej nie widział, kiedy był zagoniony i pogonił za czymś innym niż za tym, co przyjemne. Zauważyłem, że ty jesteś takim wokalistą, który nie potrzebuje nie wiadomo jakich możliwości. Wiesz, bo ty tak jak śpiewając, jakbyś przekazywał nam pewną opowieść, jest to ubrane w melodię, ale nie potrzeba tutaj takich wielkich wokaliz i to też przyciąga właśnie uwagę i tu chciałbym cię za to pochwalić. Bardzo dziękuję za to dostrzeżenie, dlatego że chcę wyrazić swoimi słowami, głosem właśnie, ale też, żeby powiedzieć, że wiele nie trzeba. W twojej piosence są takie słowa: myślę sobie, że świat to za mało. Ty nas wprowadzasz rzeczywiście w taki bajeczny świat. Za to ci bardzo dziękujemy, bo w tym jest lekkość, w tym jest coś fajnego, taka kreacja. Masz za sobą około 300 utworów, ale co z tym światem? Czego szukasz? Bo pokazujesz się w tym programie. A myślisz sobie, że świat to za mało, no to czego tak naprawdę szukasz w tym muzycznym świecie? Myślę sobie, że świat to za mało, bo w pewnym okresie życia, już kiedy człowiek dochodzi do pewnego, można powiedzieć, męskiego dojrzewania,
wydaje się, że jeszcze czegoś tutaj za mało. No i być może właśnie jestem teraz tutaj w tym programie, bo było mi czegoś mało. A wasz świat to gwiazdy praktycznie, zostań gwiazdą, więc dlatego tutaj jestem. Mam takie pytanie, czy zdradziłbyś nam swoje najgłębsze marzenie, może to estradowe, muzyczne albo? Marzenie. Ja właściwie marzeń takich wielkich nie mam. Jestem już praktycznie w takim wieku, że żyję tu i teraz i cieszę się z tego, co jest. Więc ja cieszę się, że w ogóle tutaj jestem z wami w tej chwili. Mogę z wami tutaj rozmawiać. Natomiast co przede mną, to czas pokaże i los zdaje na kartę kreatywnej przyszłości, tak mogę powiedzieć. To w tu i teraz ja trzymam mocno kciuki. Podoba nam się to, co robisz. Rób swoje. Była taka piosenka Młynarskiego. Róbmy swoje, proszę Państwa, róbmy swoje. Więc bądź Tomku, sobą, wszystkiego. Dziękujemy Ci bardzo, dobrego. Tomek Motyka. My cały czas przypominamy naszym widzom. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. My cały czas przypominamy naszym widzom o tym, że mogą głosować, bo to wszystko w ich rękach. I oczywiście już nie możemy doczekać się finału tego programu. Dziękujemy bardzo.